Hej, cześć, dzień dobry, z tej strony Andes i witam was wszystkich bardzo serdecznie w 8 odcinku z gry Detroit Become Human sezon 2. Odszukaj Amandę. A, bo my teraz tak, jesteśmy w tym, słuchajcie, znowu nie pamiętam jak to się nazywa, ale zanim sobie ją odszukamy, to ja bym może tutaj, słuchajcie, trochę więcej połaził, żeby sobie w ogóle przypomnieć jak to wygląda tutaj, bo ja nie pamiętam. Tam coś jest, co to jest na tym? To jest jakiś kamień. O, czekajcie, możemy sobie to zbadać. Ja bardzo chętnie, oczywiście. Co to? Oj, co to zrobiło? Ja tego nie pamiętam w ogóle. Co nam to... Nie wiem, on to nie jakby bada, ale nie bada. Weź to jeszcze raz. A jeszcze raz możemy? No dobra. Czy jest może takich kamyczków tutaj więcej? Możesz biegać? Średnio. Generalnie bardzo ładne miejsce. No idź, przecież mówię ci, idź tu, a idziesz gdzieś tam. Czekaj, to mamy tak, jakiś taki jakby na... A, ona tam stercz, ta Amanda, dobra, to zaraz. Pani Amando, zaraz. Ja bym się rozejrzał tu jeszcze, no. Bo coś czuję, że ta rozmowa z nim nie będzie jakaś super sympatyczna. Nie, dobra, bo tylko chyba taki jeden kamień. Idziemy. Idziemy do niej. Witaj, Amando. I faktycznie są tutaj jakiegoś cicho. Poczekajcie. Dlaczego tak? Ale to nie mogę... Osobno dialogów? Napisy, bla. Myślę, że możemy dać głośniej. Cikie to jest jakieś takie. Że wiecie, są dialogi, są muzyka, nie? Niełatwo było znaleźć tego defekta. Wykazałeś się sprytem podczas przesłuchania. Jesteś niezwykle skuteczny, Connor. Dziękuję, Amando. Poprosiliśmy, żeby przekazano go nam do badań. Może dowiemy się, co tak naprawdę zaszło. Przesłuchanie miało dosyć burzliwy przebieg. Co sądzisz o defekcie? Przejawiał objawy traumy na skutek nadużyć właściciela. Jakby nadpisał swój pierwotny program zestawem nowych instrukcji. Ten porucznik Anderson został oficjalnie przypisany do sprawy defektów. Co o nim sądzisz? Wydaje się drażliwy i opryskliwy. Taki się wydaje troszkę. Ale wydaje mi się, że to dobry policjant. Intrygująca osobowość. Indeed. Niestety, jesteśmy zmuszeni z nim pracować. Jak zamierzasz podejść do tej sprawy? Na razie brakuje mi danych, by odpowiedzieć. Gdy już poznam go lepiej, dostroję swoje zachowanie. Dokładnie. Coraz więcej androidów przejawia zaburzenia. A w użyciu mamy ich miliony. Jeśli staną się defektami, będzie to katastrofalne w skutkach. Jesteś najbardziej zaawansowanym prototypem od CyberLife. Jeśli ktoś ma rozgryźć, co się dzieje, to ty. Możesz na mnie liczyć, Amando. Oczywiście. Śpiesz się, Connor. Nie ma czasu.
Jak to nie ma czasu? Aha, musimy znaleźć naszego ulubionego porucznika. Dobrze. Ale zanim, poczekajcie, bo może coś tu jest jeszcze, co mogę sobie kliknąć, przekliknąć, nie ma, naprawdę? Słucham. Szukam porucznika Andersona. Masz pozwolenie? Tak. Połącz. Porucznika jeszcze nie ma, poczekaj przy jego biurku. No dobrze. A czy możemy jakieś więcej interakcji wykonać, czy nie? Na przykład z ludźmi? Halo, dzień dobry. Nie? Z nikim nic? No nie wierzę. Poczekajcie tu. Nie przekraczaj. Co nie przekraczaj? Tu też nic. O, czekajcie, tu możemy coś sobie zobaczyć. Halo, panie. Nie, nie możemy pogadać. No to jak nie, to nie, to w takim razie idziemy do biurka porucznika. Zwołanie międzynarodowej konferencji. Jak dotąd nie doczekały się odpowiedzi ani z Moskwy, ani z Waszyngtonu. Będziemy na bieżąco informować państwa o każdym. O Jezu, ile to jest opcji? Tu coś mamy, czekajcie. Nie, to nie jego biurko. Też nie. Aha, bo to jest jako opcja, po prostu się świeci, tak? Czekajcie, a tam ktoś jest. Kim pan jest? Aha, widzę, że pan, pani. Szukam biurka z androidem. Andersona. Jest w tamtym miejscu. Okej. Okay. Ale jeszcze mimo wszystko poczekajcie, ja bym może sobie pochodził tu, bo i tak go nie ma, i tak go nie ma. Pearson. A tam jest, czekajcie, break room. Ja tam nigdy nie byłem. Mogę tam wejść, czy powiedzą mi, że nie? Nie mogę! No jak to? Tu jest jakiś Collins. Tutaj? Czy to jest to? Tak, to jest to. No dobrze, mamy. Przepraszam. Czy wie pan, o której przychodzi porucznik Anderson? Zależy, gdzie był wieczór wcześniej. Może przyjdzie przed południem. A może po. Dziękuję. Usiądź, dobra, siadaj. Rozejrzyj się. No dobrze. Czekaj, zacząłem w ogóle, co on ma na biurku, no bo... O, słuchaj, no Słuchaj. Knights of the Black Death. Ojej. Dobrze. Zadzwoń. Nie, nie dzwoń nigdzie. Analizuj. O, co tam mamy jeszcze? Ojejku. Kubek z kawą. Jakaś zasuszona. Klon japoński, przepraszam. Zasuszony czy nie zasuszony? Zasuszony. Donaty, o Jezu, lubię. Hasło przeciwko androidom. Baseballówka Detroit. Chat. Zapałki. Sierść piecha. Psia sieść Bernardyna. O, chat. Grupa do walki z Bordo. Okej, okay, coś na górze jeszcze. O! Porucznika, skąd swoją rekordową ilość Bordo. Okej, okay, czy coś jeszcze mamy, czego nie dotknąłem? Nie no, wszystko już. Był uznanym funkcjonariuszem, no patrzcie! Oj,
Hank! Chodź tutaj! Wejdź i posłuchaj, no to... Nie wiem, czy ja mogę, czy zaraz mnie wyproszą. Codziennie trafia do mnie 10 nowych spraw z androidami. Zawsze były jakieś incydenty. Staruszki gubiące swoje robopokojówki i takie tam. Ale teraz zaczęły się napaści, a nawet morderstwa, jak ten koleś z wczoraj. To już nie jest wyłącznie problem CyberLife. To regularne dochodzenie kryminalne, z którym trzeba się uporać, zanim zrobi się gnój. Przyjrzyj się tym sprawom i sprawdź, czy coś je łączy. Czemu ja? Czemu muszę użerać się z tym gównem? Jestem ostatnim psem, któremu powinniście dać tę sprawę. Myślisz, że co ja wiem o androidach, Jeffrey? Lepiej potrafię zmienić tapetę w telefonie. Hit! Wszyscy są zarobieni! Kocham! Moim zdaniem świetnie się nadasz do tego typu śledztwa! Pieprzenie! Obesrana prawda jest taka, że nikomu nie chce się babrać z tymi jebanymi androidami! CyberLife przysłało nam tego androida do pomocy. To ultra nowoczesny prototyp. Będzie twoim partnerem. Nie zgadzam się! Nie potrzebuję partnera, już na pewno nie kurwa plastikowego! Hank, przymknij się, bo zaczynasz mnie wkurzać! Jesteś porucznikiem policji i twoim zasranym obowiązkiem jest wykonywanie moich poleceń! I koniec! Ma ci do powiedzenia, okej. Udam, że tego nie słyszałem, bo musiałbym ci wrzucić kolejną naganę do teczki dyscyplinarnej, która zaczyna się już kurwa nie domykać! Koniec tematu, Hank! Jeffrey, to ciężkie cholery! Czemu mi to robisz? Wiesz, jak nie znoszę tych plastikowych kurestw! Czemu mi to robisz? Słuchaj... Daruj sobie te gorzkie żale. Albo się weźmiesz do roboty, albo złóż odznakę. A teraz przepraszam cię bardzo, mam dużo roboty. Oj. Chciałbym zacząć przeglądać akta sprawy. Chcę wiedzieć, gdzie... Gadaj z Hankiem. Ojej. Zamknij za sobą drzwi. Miłego dnia, kapitanie. No, to teraz musimy... Sprawdź, co z Hankiem. Czekajcie, a defekt, że to jest... Nie, czekajcie, gdzie jest defekt? Kim jest pani? Pewnie chodzi o tego... ja już wiem, dobra, czekaj, ta, idę do defekta. Zaraz będziemy gadać z Hankiem, moment. Nie ma go... Nie, czekajcie, bo on tu się patrzył. Wcześniej, gdzie jest defekt? Excuse us. Myślałem, że tutaj stoją, ale chyba nie. Dobra, idziemy do Hanka. Poruczniku, odnoszę wrażenie, że moja obecność powoduje u pana dyskomfort. Jest mi z tego powodu bardzo przykro. Skoro jesteśmy partnerami, czy tam było zablokowane? Kurde. Czy jest tu może wolne biurko? Z tego nikt nie korzysta. No i czat. Niech tak będzie. Ale co, mam na tym biurku usiąść? No dobra, siadaj. W sensie na biurku, na krześle. Ma pan psa, prawda? Skąd ty to wiesz? Na pana krześle jest sierść. Lubię psy. Jak się wabi? A co cię to? Sumo. Sumo! Wołam na niego Sumo. Słucha pan Nights of the Black Death? Lubię ich muzykę. Ma dużo energii. Słuchasz heavy metalu? No, może nie do końca słucham muzyki, ale chciałbym. O, Hank, widzę tutaj w ciężkiej konfundacji. Jest pan panem Gearsów, tak?
Denton Carter zaliczył wczoraj 53% rzutów za 3. Widział pan mecz? Oglądałem go wczoraj wieczorem w barze. O. No czemu on spadło? Długo zna pan kapitana Fowlera? Tak. Długo. No dobra, spróbujmy tam niechęć jeszcze. Wiele osób nie przepada za towarzystwem androidów. Zastanawiam się, czy jest jakiś powód pana niechęci do mnie? Tak. Tak. Jest powód. O Jezu, znowu się nie lubimy. Zastanawiam się, czy zawsze pan tak późno przychodzi do biura? I znowu nas nie będzie robił na bank. Przychodzę, kiedy przychodzę. Przestań już męczyć bułę, dobra? Nie, będziemy się lubić chyba. Jeśli ma pan jakieś akta defektów, to chciałbym je przejrzeć. Terminal jest na twoim biurku. Proszę, częstuj się. No dobra. Skanuj wszystkie pliki, a co? Wow. 243 incydenty. Pierwszy sprzed 9 miesięcy. Najpierw tylko w Detroit, a następnie w całym kraju. Wczoraj android AX400 zabił człowieka. To może być punkt wyjścia dla naszego śledztwa. O Jezu! Profesjonalizm. Wiem, że nie chciał pan tego śledztwa, poruczniku. Ale jest pan profesjonalistą. Możesz już przestać pierdolić. Ojoj. Powierzono mi zadanie, poruczniku. Nie mam zamiaru czekać, aż zachce się panu pracować. Oj. Słuchaj, Frank. Nie lubimy się. Gdybym mógł, to wysłałbym was wszystkich na wysypisko i puścił z dymem. Dlatego nie wkurwiaj mnie, bo się zrobi niemiło. Poruczniku... A myślałem, że się lubimy już. Przepraszam, że przeszkadzam. Po śledztwie. Mam informację o androidce, która zabiła tego gościa ostatniej nocy. Podobno widziano ją w Ravendale. Zajmę się tym. Widzisz, Connor? Widzisz? A chcieliśmy dobrze. A just chcieliśmy dobrze. Mam osiągnięcie, znajdź partnera swego. Chat. Ja widzę, że patrzcie, tutaj trochę opcji pominęliśmy. Ojejku. Ale widzę, że znajomi tak samo szli. Znajdź magiczny kamień. O! Ja go znalazłem, a to nikt innego nie znalazł? Ocie, panie. Wchodzi wściekły. Hank wpadł na trop. A co mogło być innego jeszcze? Że nie wpadł na przykład na trop, czy coś? Ciekawe. No dobrze, moi drodzy, ale myślę, że powoli będziemy się żegnać na dzisiaj. Także Lowki, Kiski, Bezłoski, buziakuję was bardzo mocno i serdecznie. Mam nadzieję, że wam się odcinek podobał i słyszymy się niedługo w kolejnych. Tak więc trzymajcie się, cześć, buzi. No i pa, pa!